szwarno dzioka, są dziadowo mu się podobą. Rowien jest jedną z dzielnic, byłych dzielnic sołeckich. Obecnie to chyba jedna z pięciu, czterech dzielnic, która kultywuje właśnie takie święto, święto dożynek. No nie ukrywamy, że tu jest bardzo znaczna ilość rolników. Fajnie, że oni rozpoczynają ten cykl dożynek. Za tydzień mamy kolejne trzy dożynki, potem kolejne. Ja cieszę się po prostu, że oni kultywują te tradycje. Tak jak powiedziałem wcześniej na scenie, jest to nie wiem, czy nie najważniejsze święto w historii właśnie tych tradycji dożynkowych w Polsce. A ja ciebie, synku, nie chcę, bo ty w karty grosz. A ja ciebie, działko, nie chcę, czarne nogi mosz. Dożynki to jest nasza tradycja od lat. Jedynie co nam, że tak powiem, wybiło to z takiego rytmu rocznego, to był okres pandemiczny, no, gdzie nie można było się spotykać. A jak wiemy, no, teraz na szczęście wszystko wróciło do normalności. Dożynki już drugi rok rzędu, nawet można powiedzieć trzeci, odbywają się. Tak jak widać, pogoda nam dopisuje. Biorowin Folwarki to jest mieścina, gdzie tutaj, że tak powiem, uprawianie roli od samego początku się odbywało. Tak teraz wiadomo, jest to w trochę mniejszej skali, a jednak rolnicy dalej pozostali, uprawiają tą ciężki zawód, za co im jesteśmy bardzo wdzięczni, bo wiadomo, no bez rolników ten świat by jednak nie istniał. A ja ciebie, działko, niech ta czarne nogi mosz. Ja lubiałem dużo się udzielać społecznie. Pan Adek nie umie siedzieć. Hej, tak. No, siedzieć nie umie. Musi się udzielać. A tak przypadło w tym roku, no nie tak po sąsiedzku, ale kawałek od siebie mieszkamy, ale po prostu musimy to jakoś tą tradycję utrzymać, żeby to jako trzeba. A cóż tobie, mój syneczku, do mojej głowy? Siedni se ty na konika i jeźdź do wdowy. Takich przepisów się nie zdradza, to jest taki babciny przepis, który powielam już w trzecim pokoleniu. No i po prostu każdym smakuje i rowianie, folwarczanie są zadowoleni z tego wypieku. A to który już raz? Siódmy raz już pieczemy ten kołocz na te dożynkowe święto. Jest pierwsze przygotowanie, trzeba zrobić zakupy od lokalnego gospodarza, to się godą. Trzeba mieć swojskie masło, swojski ser i tak dalej. No i potem jest ten wypiek i konsumpcja. Ciebie Maryś pokochałem i kochałbym dał.